Karolina Karolina. Toolbox to tak naprawdę biblioteka części znormalizowanych, którą możecie personalizować lub powiększać o własne komponenty. Jeśli już z niej korzystacie, to świetnie, a jeśli nadal nie, to mam nadzieję, że po tym filmie to się zmieni. Zapraszam! Zanim przejdę do Toolboxa, szybko przygotuję prostą część. Moja część jest gotowa, ale to nie wszystko. Działanie Toolboxa będę chciała Wam pokazać na przykładzie śruby, dlatego konieczne jest wykonanie dodatkowo otworów przygotowanej części. W tym celu korzystam z kreatora otworów. Jako typ otworu wybieram po prostu otwór, standard to ISO. Co więcej, określam w typie, w jaki sposób chcę podać rozmiar otworu. W moim przypadku podam rozmiar wierteł. Po określeniu typu podaję średnicę oraz status końca. W tym momencie część jest gotowa do dalszej pracy. Tworzę z niej złożenie. Po zdefiniowaniu niezbędnych wiązań mogę przejść do biblioteki Toolbox. Jak widzicie, do wyboru jest wiele standardów takich jak ANSI, DIN czy ISO. Wybierzmy jeden z nich, ISO. Pojawiły się foldery ze znormalizowanymi częściami. Widnieją tutaj takie typy części jak łożyska, wkręty i śruby, wpusty, nakrętki, pierścienie uszczelniające, kołki, przenośniki napędu, elementy konstrukcyjne oraz podkładki. Tak jak wspomniałam na początku, ja w moim przykładzie wykorzystam śrubę. W tym celu przechodzę do interesującego mnie folderu. Na dole pojawia się podgląd śrub, z których można wybierać. Po znalezieniu tej właściwej przeciągam ją do obszaru złożenia, ale uwaga, nie upuszczam jej. Na początku widzimy podgląd śruby, ale po przeciągnięciu jej na otwór po pewnym czasie śruba dopasowuje się do otworu i dopiero w tym momencie można ją upuścić. Spowodowało to pojawienie się menedżera właściwości, w którym możemy zmieniać parametry śruby. Po określeniu parametrów śruby i jej dodaniu program zapamiętuje nasz wybór, dzięki czemu z miejsca możemy dodawać dokładnie takie same śruby bez konieczności ich ponownej definicji. Jak widać, dodane przeze mnie śruby są za krótkie. Oczywiście nie jest to problem, ponieważ można je zedytować. Każda zmiana komponentu to nowa jej konfiguracja. Dlatego też w oknie dialogowym numer części pojawia się komunikat nieprzypisany numer części. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj a SolidWorks sam dodaj numer części zgodny z tym w bibliotece Toolbox, zmieniając jedynie takie informacje jak rozmiar czy długość. Śruby dodane, więc mogę przejść do dodania nakrętek. Oczywiście, tak jak wcześniej, wybieram interesujący mnie rodzaj nakrętki i przeciągam do obszaru złożenia. W tym przypadku, zamiast ręcznie zmieniać rozmiar nakrętki, możemy wybrać opcję autodopasowywania do wiązanej geometrii. Myślę, że ideę Toolboxu już rozumiecie. Tak jak widzieliście, Toolbox zawiera wiele standardów, spośród których możemy wybierać. Nie oznacza to jednak, że wszystkie z nich muszą znajdować się w Waszym Toolboxie. Macie możliwość konfiguracji biblioteki, wybierając do wyświetlenia tylko to, co akurat jest wykorzystywane w Waszej firmie, dzięki czemu nie będziecie tracić czasu na zbędne przeszukiwanie Toolboxa w poszukiwaniu odpowiednich komponentów. Może zanim przejdę do samej konfiguracji biblioteki, dodam, że jeżeli korzystacie z SolidWorks w firmie, to warto ustawić jedną, centralną lokalizację folderu Toolbox, dzięki czemu wszyscy użytkownicy będą mieli do niej dostęp, korzystając jedynie ze standardów i części, które są w tej firmie wykorzystywane. Aby przejść do samej konfiguracji biblioteki komponentów, wybieramy okno ustawień Toolbox. Z tego miejsca możemy zarządzać ustawieniami. Pierwszą możliwość zmiany mamy dla kreatora otworów. Tutaj możemy po prostu decydować, który standard lub który rodzaj otworu ma być wyświetlany w naszej bibliotece. Kolejny krok to dostosowanie sprzętu. Tutaj również decydujemy o standardach, jakie mają być wyświetlane, czy typach części. Co więcej, możemy edytować komponenty poprzez zmianę ich numeru, części, koloru itd. Po prostu tworzyć ich nowe konfiguracje.
Dalszy krok w kreatorze ustawień to tak zwane ustawienie użytkownika. W tym miejscu decydujemy, jak SolidWorks ma traktować przeciągane przez nas pliki z Toolboxa, czy mają to być nowe części, czy tylko nowe konfiguracje już istniejące. Dodatkowo określamy tutaj, jak program ma reagować na wpisywanie do dokumentów tylko do odczytu, czy ma duplikować numery części tych samych geometrii lub pokazywać numery standardów, a jeśli tak, to w jaki sposób. Kolejny krok to uprawnienia. Tutaj decydujemy o możliwościach użytkowników do wprowadzenia zmian w bibliotece komponentów. Oczywiście możemy dodać pełną dowolność na wprowadzanie zmian przez wszystkich użytkowników lub utworzyć chronione hasłem konto, za pomocą którego nałożymy ograniczenia dla użytkowników, w wyniku czego zmiany będą mogły być wprowadzane dopiero po zalogowaniu się właśnie na to konto. Popatrzmy. Po wylogowaniu się z konta nie istnieje możliwość wprowadzenia zmian w bibliotece. Konieczne jest zalogowanie się. Zmiany możemy dokonać także w ustawieniach łączników Smart Fastener, czyli to, w jaki sposób będą się zmieniać rozmiary podkładek lub zdefiniować automatyczną zmianę łączników. Wszystko zdefiniowane, więc można zapisać ustawienia i cieszyć się własnym spersonalizowanym toolboxem. Zmiany rzeczywiście zaszły, widzimy jedynie te standardy, które nas interesują. Tak samo jest w przypadku kreatora tworów. Tutaj również możemy korzystać z wybranych przez nas standardów. Już na sam koniec dodam, że do biblioteki komponentów możemy dodawać również własne części. W tym celu wystarczy mieć otwarty model danej części, przejść do biblioteki komponentów i wybrać opcję Dodaj do biblioteki. W oknie dodawania części wybieramy folder zapisu części. Zmieniamy jej nazwę i to wszystko. Część została dodana. Proces z Toolboxem można zaliczyć jak najbardziej do prostych i przyjemnych. Fakt, że możecie go dostosowywać do swoich i firmy potrzeb, co więcej rozbudowywać o własne komponenty, powinien jak najbardziej przekonać Was, o ile jeszcze tego nie robicie, do korzystania z niego.